Witam wszystkich serdecznie, z tej strony jedyny taki Sebek, a to jest kolejna odsłona cyklu Total War Warhammer 2, w którym gramy sobie hrabią Noctilusem i jego flotą grozy. W poprzedniej części zakończyliśmy na tym, iż tutaj nie udało nam się dojść do zablokowanej armii i stanęła tak w pół kroku do nich. Mamy tu kolejną armię buntowników, mamy tutaj jakąś neutralną armię, która na razie nas nie atakuje, no i idzie od północy na nas Tyranok. Może Tyranok zatrzyma się przy Białym Wierchu i spróbuje odbudować miasto, które zniszczyliśmy. Taki był plan. Zobaczymy, czy się powiedzie. Tymczasem, no tutaj czeka nas chyba ciężka walka, mimo że ci są już troszkę poszarpani, ale z tego co widzę, tutaj stoi armia i ona prawdopodobnie wesprze tą armię. Zobaczymy. Jak mówiłem. Dobrze. W takim razie może spróbujemy się wycofać. Może cofnie się do miasta. Tam będziemy mieli jakieś wsparcie. Cofnęli się, dogonili nas. Dobra. Może być. Aha, i tutaj armia jest wsparciem do garnizonu. Okej. Okay. To może zrobimy tak, że zastawimy sobie jedno przejście wami, a drugie weźmie armia właściwa. Tak, tak. 29 wiatrowagi nie będziemy ryzykować. Rozmieść wojska, rozpocznij bitwę. Tymczasem tak, już tutaj hrabia Noctilus niech biegnie szybciutko. Gwardziści też niech biegną, o ileż minu właśnie. I to szybkie chodzenie w wypadku zombich to jest niestety bolączka mojej armii. Dobra, ciach, ciach, szybciutko. Strzelcy są, dobra, dawać tutaj. Tutaj, dajmy na razie ich tu, zobaczymy jak to się podzieli. Gdzie pójdzie więcej wojska. Tutaj mamy tych. Tutaj mamy tych. Momencik, zwolnijmy sobie, co tu się wyprawia, co tu się dzieje, dobrze. Jeszcze jedna. Tutaj jednostka, ten może niech sobie podejdzie, o tutaj. Będzie strzelał, ale... Ale i walczył też także. Dobra, klubą bez ustawmy sobie tak. Jednych... Jedne moździerze z tej strony, drugie moździerze z tej strony. No i dobra, i czekamy co się wydarzy. O tak, balista już może strzelać. Zaraz, o może... Nie, tam raczej na razie się nie przycisną. Czyli tu idzie większość piechoty, gdzie są te krąbaski. Chodźmy tutaj szybciutko, może tu by się udało ich rzucić, to by im trochę przytrzebiło szeregi na starcie. Tutaj może ci też tutaj niech wspierają. Hrabia niech podejdzie, momencik zwolnimy, bo tutaj się zaczyna już podejście. Teraz tak, czy jeszcze nie ma zasięgu? Ale tym już powinien mieć chyba. Puśćmy na razie sobie w kawalerię. Okej. Gdzie tutaj są panowie? Tutaj, ale tutaj ta kawaleria będzie chyba pierwsza. Okej. Cofnijmy w takim razie. A co zrobimy? Zatrzymamy. Cofnijmy sobie tutaj tych. To ci też niech tutaj podchodzą. Zdążą czy nie zdążą? Raczej nie zdążą. Okej. Okej. Gdzie jest? Tutaj jesteś. Spróbujemy rzucić czara. Zdąży? Dawaj, 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 dawaj. Dobra, udało się, fajnie. Okej, okay, tylko teraz właśnie. Okej, okay, tutaj. Niech biją.
Siup! Dobra. Tu nasi trochę też oberwali, ale... A, zaraz, zaraz, co tu się dzieje z drugiej strony? Bo tak się zagapiłem, a... okej, okay. Tutaj... Głównie strzelcy idą. Dobra, to... bez niech wali tu. Ciach, ciach. Aha, ale idzie też piechota, dobra. To dobrze, to wy jak się tak ustawicie, to będzie ok. O, już ptaszyska przelatują, cholerne. Dobra, rzucamy ich tutaj. Ty może sobie odnów. Ciach. Alej ptaszora po głowie. I co my tu jeszcze? Kawalerię żeśmy uspokoili, ale czy te siły wystarczą, żeby tutaj... bo musiały wystarczyć. Innego wyjścia nie ma. Dobra, tym może przesuniemy się, to będziemy strzelać im w plecy. Tutaj mamy... O, to może niech spróbują postrzelać do tych ptaszorków. Bardzo dobrze. Podsuńmy może jeszcze trochę bliżej strzelców. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie, ale tak zrobimy. Tak, tutaj już się ptaśki wbiły, ale... Dobra, tu trzeba się wesprzeć. Tu trzeba tych zatrzymać jakoś. Właśnie, może ty zamiast strzelać, to spróbujesz tutaj walczyć. Okej. Okay. Próbujcie tu strzeliwać ich w plecy. Tak, Niklaus von Karstein, bo tak się wcześniej nazywał. Nasz hrabia Noctilus. O czym powiem może później. Dobra, tutaj ptaszory mają dosyć chyba. Ale tutaj chyba do strzelców nam próbują podejść, to niech się tam przemieści. Teraz może co by tu nie, zobaczymy czy się nie... A ci czemu nie walczą? No nie wydałem rozkazu do walki. No to fajnie. Dobra, cofnijmy jeszcze na chwilkę, bo o, właśnie nasza gwardia jest dosyć delikatna, tak powiem. Tutaj artyleria strzela. Dobra, tutaj te cholerne ptaszory wlazły. Strzelać w tamtych może. Tutaj jak się ta sytuacja tu rozwija. Dobrze, nie dobrze. W miarę dobrze. Chociaż mogłoby być lepiej. Maelstrom, empower me. Okej. Wilczki jakoś tam dają radę. Podejdźmy tu jeszcze bliżej. A wy macie tylko coś. Jak to teraz tu się przedstawia? Tutaj jako tako ich trzymamy. Tutaj powoli. Aczkolwiek cały czas padają. Właśnie, może jeszcze rzućmy to przy okazji. Dobra. Dobra. Coraz lepiej to wygląda. Ciach. Ciach. Zmieni kawalerię strzelać i ostrzelali. Już jest po ptokach z nimi. Jednostka wycięta w pień. No dobra, to pewnie jacyś. A spróbujmy ich tutaj związać w walce. Niech tak nie strzelają. A ty rzuć się tutaj. Okej. Okay. Próbuj ostrzeliwać tych. Dobra, wy tutaj. Może w tamtych prójcie.
No, też wszyscy w jeden cel. Tutaj, o, tutaj nam tych troszkę usiekło, więc może tak, odnówmy sobie wiatry magii. A, jeszcze jedna rzecz. Właśnie, artyleria, niech tutaj teraz focus fire na nich. Poradzą sobie. Aha, bo tu drugi ptasiek doskoczył, no tak, przecież. Dobra, to chyba te z garnizonu tutaj wycinają w pień, no ale no trudno. Okej, hrabia sobie tutaj wesoła hasa. Spróbujmy odnowić tym trochę HP. Tu trzeba trzymać tych. Tutaj artyleria się strzeliła, to niech strzela. Dobra, tutaj jak to wygląda? Czy oni już tu wszyscy mają dość? Chyba tak, no to chodźmy tutaj w takim razie. Chociaż tutaj widzę jeden oddział zawraca, to może... Może ich już wystrzelamy, czy coś. Do artylerii nam się jeszcze nie dobrali, na szczęście. To dobrze, teraz... strzelać tutaj, jak tu sobie nasz kolos radzi, jakoś sobie radzi, musi sobie radzić póki co. Okej, ci tutaj związali ich falceta. Strzelać tam, a ci już sobie radzi... nie. No, zaczynają mieć przewagę, zaczyna mnie to troszkę... wkurzać. Że tak powiem. No nie, no nie, no nie. Tak nie może być, ani się... O, tu już nam się na artylerię kawalerią rzucili. Nie za dobrze. Dobra, ci się tutaj trzymają, tutaj... Piesy mają pieskie życie. Ognia w tych. Dobra. Cały czas ognia w tych. No i co? Dacie radę czy nie dacie rady? Trzeba by tych uspokoić. Jejku, jejku. No właśnie. Nasz wilkacz się... O, wiem co zrobimy. Właśnie. Przyzwiemy sobie dodatkową jednostkę. To nas... trochę wspomoże. Okej. Okay. Hola, hola, bo tu jeszcze jakiś bohater się kręci. Księżniczka, no tak, przecież przywódca drugiej armii istnieje jeszcze. I jeszcze sobie nie odpuścił. A co to się stanęło? Czemu wyście się przewrócili? Ktoś wam pozwolił? Skończy ich. Ci tutaj ganiają się. Niestety. Dawać ich tutaj. Ostrzelać.
Ci też już mają dosyć. Siadać do działa i strzelać. W sumie wy jak już... To chodźcie. Porzućcie działo i walczyć tutaj. A wy... No nie wiem. Cały czas tutaj. Okej. Klotwę. Zginie, bo to by było przykre. Dobra. Jejku. Będzie pyrrusowe zwycięstwo. Doprawdy. Co nam tu zostało? Niewielu. Biegiem, biegiem, biegiem. Dobra, może dacie radę. Ty też może. Bijcie ich. Macie jeszcze jakąś amunicję? To ognia tutaj. Ci już wszyscy uciekają, nie wszyscy, bo ci się wracają, ale to nic. Tutaj, tak, artyleria. Załoga artyleryjska dopadła jak helikoptera. No i dobrze. Ciekawe, czy tutaj jest Tyrion, więc to też jest dosyć mocny bohater do walki wręcz. Znaczy to jest mag, no ale... Przy wsparciu gwardii może się uda. Wojownicy cienia tutaj. Może rzucić się do wojowników cienia. Też. O, ci się tu jeszcze wracają. Boarding action! Dobra, klątwę. O, i tutaj. Dobra, chyba się wystraszyli. No, ledwo, ledwo. Dobra. No, moździerz też żeśmy jeden stracili. No i wszystko tak poza tym. Na szczęście oni również ponieśli ogromne straty, tylko że my mamy do pokonania jeszcze dwie duże armie. I co tu się dzieje? A no właśnie. Biały Wierch zajęli sobie jakąś mniejszą armią. No pod Dorsetaj podchodzi kolejna. Oblegają tam plan działania. Niebo zachodzi krwistą purpurą, wiatr szyjesz. Aha, czyli prosto po pokładzie do zasięgu kampanii. No ląd tempo uzupełnienia strat. Prosto po pokładzie sobie. Wróg zabity w boju, osada oblężona. No niestety nie udało nam się zawrzeć paktu z wybrzeżem wampirów. Ale szkoda. Hrabia Noctilus, tak jest. Teraz... Co byśmy tu mogli dać? Czy to będzie miało zadawać większe obrażenia? Zwiększone przebicie pancerza? Może to przyzywanie będzie miało efekt obszarowy, więc nie będzie czuło tylko jednej jednostki. Dobra, dajmy sobie bonus do tego. Wskrzeszmy, co się da. I wykończmy tego
nie milca. Dokowadło się będzie trzymać. W razie czego 12. Spokojnie. Cofniemy się. Okej. Zwerbujmy sobie teraz jeszcze w normalny sposób trochę armii. Gunnery White. Gunnery White. Tak, on może tylko opóźniać armię, chyba. Albo skasować tego oto szlachcica. Spróbujmy. Ale nic nie udało się. Tak. Tak. Co my tu mamy? Dobra, tutaj chwilowo nic więcej nie możemy zrobić. Czyli tak teraz pewnie nas zaatakują pod Torsetai. Stracimy tą osadę raczej. No. Cieplutko tu. O kurcze, jeszcze doszli ci. No dobra, tutaj. Czy to jest sens to toczyć? Nie, zrobimy automatycznie, bo to i tak przegrana i tak. Wiemy, straciliśmy osady, zjednoczeni przeciwko nam, zguba Akwitanii. No tak, właśnie, w tym najmniej dla nas odpowiednim momencie jeszcze ci się dołączają przeciwko nam. Ajejku, jejku. To się narobiło. O, dajmy sobie w ranę i może teraz się... Nie, może spróbujemy ich tutaj powstrzymywać. Absurd. Darkness comes. I shall not. Jest twórz. No i sobie dowerbujemy jeszcze. A nic sobie nie dowerbujemy, bo nam zabrali osadę. O, to ciekawe. Ciekawie się robi. Spróbujemy najpierw przegonić tych. No. Tymczasem tu możemy ulepszyć sobie albo port, żeby nam więcej kaski przychodziło. Chyba port na razie ulepszymy. Cóż, jak nas wygonią z Ultuanu, to wycofamy się tutaj do Wiru i pójdziemy szukać szczęścia gdzieś indziej. No ale może tak źle nie będzie, zobaczymy. O kurczę, atakują kowadło. Obronimy się, może się obronimy, zobaczymy. Z dwóch kierunków będą atakować. Okej. Gdzie mamy jednostkę tych? Te mogą też wchodzić na mury. Tutaj zrobili tarany, nawet dwa. Więc chyba raczej skupią się na ataku z tej strony. No to faktycznie zostawmy sobie kogoś tutaj na dole. Mają sporo tych nietoperzy. Będą nas rozpraszać niestety. To tak. Wy się ustawcie tutaj, może kogoś ostrzelacie. Tych stąd może zabierzemy. No zobaczymy, na razie tutaj.
się toczy. Dobrze, wieże strzelają. Wszystkie, które są tutaj, tak? Strzelają. Coś tam może ubiją. Sensu. O, zniknął sobie tak po prostu bezczelnie. A co, oni się tu zatrzymali? No, idą tak ślamazarnie po prostu pod ostrzałem. Zombie się przeciwstawią szkieletom. Okej, tu ruszyły już te cholerne nietoperze. Impreza dla całego. Może tych byśmy właśnie cofnęli. A tych tutaj rzucimy na nich. No tutaj to musi być taka zawirucha. Niech się... No nie, to boże raczej... Chociaż to już połowa ciała tych strzelców. Jak to wygląda z drugiej strony? No tutaj też się wbijają powolutku, ale... No, chyba dadzą radę jednak. Chyba jednak dadzą radę. Niedobrze. Wystrzelać do końca. Ci tu ostrzeliwują jeszcze tych. Okej. Syreny. Zobaczymy co popadło. Co jest? Czemu nie atakujecie nam? Dziwne błędy. Są dobre tylko przeciwko przebijaniu pancerza, tak? Raczej mają słabe, tak? Tak, tu już położyli nas. Tutaj jeszcze się trzymają zombiaki. To może by ich tutaj przesunąć i tym plecy strzelić, to nie byłby taki głupi pomysł.
O, ci się tutaj już porali z nietoperzami, więc niech jeszcze teraz spróbują powstrzymać szkielety. No niestety tutaj wielkie nietoperze dają radę naszym desantowcom pokładowym. O, tak tutaj weszła. Idzie salwa w plecy, więc to... Ale tego chyba raczej nie wygramy. Tak, tu już się doszło do zwarcia. No niedobrze, niedobrze. Tracimy stolicę. Znaczy stolicę. Stolicę tego regionu, ale... jest po ptakach, także puścimy szybko. Zniszczyli kowadłowa ula, nie zajęli, tylko zniszczyli. Piracki schronienie. Nasi piratcy przeciwnicy zażądają dostępu do części naszych zatok, są skłonni zapłacić, pozwolimy im się skronić na naszym terenie, czy zabijemy ich i zarekwirujemy ich łupy. Przyjmij ofertę, dochody z budynków w Zatoce Przemytników plus 20%, zabij łajdaków skarbiec plus 3000. No jako, że nie mamy w Zatoki Przemytników chyba, to zabijemy łajdaków. Co? Tutaj możemy jakieś konkretniejsze jednostki sobie znowu dodać do armii. Okej. No i mamy naszą zbieraninę. W azylu Kaledora jest minus 6. Czy teraz przejmować to kowadło? Spróbujmy po prostu przeszukać ruiny może najpierw. No to przeszukajmy. O, jakaś zagadka. Aby zdobyć skarb starożytnych, rozwiąż zagadkę. Samotność zawsze jest w cenie. Co tu chodzi? Samotność zawsze jest w cenie. Udało się. Skarbiec plus 1000, miecz relikwii, siła broń plus 4. Death and destruction. Mamy zaklętą tarczę, miecz oprawcy. Kamień świt, odporność fizyczna 15%. Dobrze, niech zostanie jak jest. A, zapomniałem właśnie ruszyć. No ale to nic. Dobrze, zrobiliśmy tutaj to wampiryczne spaczenie, to będą ich armię po
ponosiły straty tak czy siak od samego chodzenia. Okej, no właśnie, podchodzą. Czyli teraz... Może nie będziemy zajmować odbudowywać tego miasta w tej chwili. Tylko spróbujemy tutaj obronić Azyl Kaledora. Dojdziemy. O kurczę. Nie dojdziemy. I am overlord here. Dry powder. Teraz jak ich spowolnię, to nic mi nie da, chociaż może. Porażka, więc na pewno mi nic nie da. No, moglibyśmy Azyl Kaledora rozbudować na trzeci poziom, ale tego nie zrobimy z oczywistych względów. Dobrze. Nie, no nie zajęli azylu. No to w takim razie... Pogonimy ich stąd. Poszedł won. Trochę strzelców, dużo piechoty. Dobra. Aha, i tu mam jeszcze wsparcie. Nie będziemy ryzykować. Rozmieść wojska, dobra. Już grupujemy sobie was w jedną. Wy jako piechota w drogą. Tutaj nasi kamikadze specjaliści, tak. Kolos, hrabia. O, zrobimy to tak. I też spróbujemy to jakoś tam ustawić. I puścimy to na razie armię do przodu. Czy to aż tak daleko sens, ale ciach. Oni się tu już na nas rzucają, więc poczekamy, aż przyjdą. No, posiłki, tak jest. Cofniemy tak do tyłu, żeby nie stracić tego działu, niech się ma szansę odnowić. Noctilus, dobra. Może uda ci się... Za daleko jesteś, to jeszcze ci się nie uda. Może niech oni się tak nie śpieszą. O, ci niech się pośpieszą, za to tak jest. W sumie tak jednego damy na tamtą stronę może. A tutaj... tak... Dokąd ja wam kazałem iść? Dotąd, dobra. Jeszcze mała poprawka. Nie, nie jest hrabia, tu jest hrabia. Dobra. W takim razie puścimy sobie to tak. Dobra, siadło ładnie. Teraz tak, tych już możemy śmiało puścić. Dobrze. O, hrabia jeszcze niech wspomoże troszkę. Artyleria. Może tak bez, niech wali tutaj. Tutaj, okej, okay. O, właśnie tutaj weszli nam ci,
Ale to nic się nie dzieje. Takiego poważnego chyba. W sumie... O, tutaj nam kawaleria okrążyła, ale... Oj, mamy przecież wsparcie. Więc niech to wsparcie szybciutko tutaj biegnie. Tutaj wykończyć ich. O, a gdzież ty jesteś? Ojejku. Cofaj, cofaj, cofaj. Kolego, kolego, uciekaj. Idziemy od tyłu to. O, się zajmijcie tym oddziałem w takim razie. A ty ostrzeliwuj, bo spowolnimy sobie jeszcze na chwileczkę. Tak, niech tutaj teraz strzela, tam ci też już są raczej uspokojeni. A jeszcze. Dobra, nasz Milusiński tutaj już sobie przyszedł. Tutaj tych wszystkich możemy rzucić na dobijanie tych oddziałów. Czy tutaj ich złapią chyba, tak? Okej, oj, tutaj będzie dobre. Dobre miejsce by umrzeć. Hop! Dobre. Dobre. Dobra, ci już mają dosyć, ci też. Okej, teraz wystrzelać ich. Ci się ganiają z tą kawalerią cały czas, boż. Aj, kolos, weź na tej może spróbuj uspokoić, bo tak dalej będziemy robić, to nic z tego nie będzie. Okej. Także was spróbujemy tutaj. Tutaj. Okej. A, puśćmy to. A właśnie, jak się sprawy mają ulecz. A, tutaj bohater jest, dobry. Już tą kawalerię uspokoiliście. No to dawaj tutaj. Teraz tutaj zbieranie. A to już jest chyba po Filip. No. Dobra, czyli teraz tak trzeba by ich w miarę dużo spróbować usiąść jeszcze, bo będziemy ich prawdopodobnie ścigać. Puśćmy jeszcze leczonko na kolosy, niech trochę odzyskają. Ostrzeliwują. Dobra, niech tu jeszcze coś postrzelają sobie. Zyskaliście coś tego zdrowia? Teoretycznie tak. W praktyce to tak. Średnio bym powiedział. A właśnie, sprawdźmy, czy to będzie działać obszarowo.
blood will spill. What? We move. Everything dies. Maelstrom, empower me. No, nie widzę, żeby to było obszarowe działanie. Leczy tylko... tylko tą jednostkę. No to co to tam było popisane? No dobra, masz, zakończmy tę bitwę. A lethal blow! Subjugation by death! Cały czas potrzebujemy kasy. Dobra. Pancerz jakiś żeśmy zyskali. Zaraz przyjrzyjmy się temu. Tarcza zaklęć przeciętna. A zaklęta tarcza daje nam pancerz plus 3, obronę zwarciu plus 5. A to nam daje obronę zwarciu plus 5 i odporność na mat. A dajmy sobie to, czemu. Coś tu im zostało jeszcze, tak, ale już... Zobaczmy jeszcze raz to. Dodany efekt obszarowy. Po ulepszeniu. No i co? Gdzie ten efekt jest, ja się pytam? Leczyło tylko jedną jednostkę. Oszukaństwo, proszę państwa, oszukaństwo. Magiczna ochrona. Aha, to są takie umiejętności do walki wręcz dla naszego bohatera. Tu mamy te jednostki. No, do ulepszenia jednostek. Może to właśnie byśmy coś dali. Dobrze, dajmy wspierającą obecność. Zbudował nam się port. Mamy 4000, więc możemy rozbudować jeszcze może też kolejny upgrade tutaj. Góra łupów. Niech to będzie faktycznie góra. I co? No może jeszcze szybciutko rozprawimy się do końca z tą armią. Ciach. 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 Dobra. Musimy się tu jakoś bardzo rozstawiać chyba. O, tak, gdzie teraz się schował przeciwnik? Przeciwnik się schował i go nie widać. No backing down! Są. I od razu zaczyna się ostrzał z dział, tak. Leci. Łoko! Mogło być lepiej, ale tragedii też nie było. To co, poszczelamy się? To się poszczelamy. Coś tam zawsze zrobiło, tak, ci nam to próbują podejść. Niech spadają. Okej. Dobrze, tutaj nie ma.
No nie, przetrwała jedna jednostka. Serio? Znowu? O, znowu już jakiś przedmiot ostatnio zwróciłem uwagi. Zguba bohaterów. Mamy miecz oprawcy. A tu zguba bohaterów da nam plus 20 przebicie, minus plus 20 siła broni. Pozwala na wykonywanie ataków magicznych, atak plus 5. A ten nam daje wykonywanie ataków magicznych i klątwa. Minus 26 atak w zwarciu. Nie można się poruszać. A, zobaczmy sobie, jak to się będzie sprawdzało. I może... To nam na razie zwiększa amunicję, ale później zwiększy też siłę ostrzału. To widzę, że będziemy się skupiać chyba głównie na... artylerii. Jak to? Piratów. Dobra, to dajmy na razie w piechotę, niech mają więcej amunicji. I jajku, i dokończmy wreszcie tą armię, już żeby znikło. Unwise. The Dark Commodore. Death. Powers devour all. Swój ochrony, dobra. Zanim zaatakujemy tamto, może się jeszcze na chwilę cofniemy tutaj, żeby troszkę podreperować nasz stan osobowy. Chyba, że jeszcze zrobimy to w ten sposób właśnie. Ciach. Okay. Tych możemy się pozbyć, bo w sumie nie są tam... Też zgrupujmy ich. Okej. O, tu jeszcze jeden. Dobra, nieważne. Czyli bierzemy jeden oddział tego, jeden tego. Trzy, tak? Nic więcej nie chcemy, nic. Dobra. Czyli... A to może nawet nie będziemy się wracać, tylko... Aha, bo tu mamy tak jakby dwie armie, tylko że czy one będą współpracować? To sama kawaleria, no. Super po prostu. Ale nic, podejdźmy tu sobie. Aha, tylko... Czy nie lepiej będzie najpierw kowadło Waula odzyskać? Dobra, nie. Zrobimy to tak. Dobrze, minęła godzina. Będziemy kończyć ten odcinek. Stoczyliśmy parę ciężkich bojów dzisiaj. Trochę nam się plany skomplikowały, ale myślę, że jest ciekawie. Nie jest nudno. Dobrze, to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Cześć!